mężczyzna, budzi się Polska, on się przebudziła. Bo wiecie, rozumiecie, dowiemy się jutro, że tak naprawdę to wszystko zaczęło się wielenaście tysięcy lat temu, tu na tych naszych cudownych miejscach, w naszym narodzie, w naszej cudownej rasie słowiańskiej. I właśnie, proszę Państwa, złam paradygmat postrzegania tego świata, część czwarta. Część czwarta, Alek wytłumaczy, o co chodzi, bo wiem, że trzy części były u niego w telewizji, Porozmawiajmy TV. I teraz tutaj, prawie przed północą, zaczniesz dzisiaj, skończysz jutro. Czyli Alex Berdowicz i 60 prawie minut z Aleksem. Zapraszamy. Dziękuję bardzo, dobry wieczór. Część czwarta, ponieważ trzy już były nagrane, a dzisiaj doszedłem do wniosku w zasadzie, że nie ma już łamania paradygmatów. Dlatego, że gdy podnosi się świadomość, to coś takiego jak paradygmat, czyli jakieś utarte ścieżki postępowania, po prostu nie istnieją. W związku z tym być może ten tytuł dzisiejszy jest troszeczkę błędny, ale już niech tak pozostanie. Zacznijmy od czegoś takiego. Gdy 130 lat temu, 130 lat temu na wyspie Jekyll Island zawiązano pewne porozumienie, które po raz któryś miało zniewolić ten świat przy pomocy różnych kombinacji, machlojek biznesowych, bankowych i tak dalej. Ci panowie, którzy to organizowali, zaczęli w niewielkiej grupce, później grupka się poszerzała, tych biznesmenów. Po kilku latach dobudowali linię kolejową, aby łatwiej im było dojeżdżać do tego miejsca, z którego stateczkiem później dopływali do tej prywatnej wyspy Jekyll Island. Musieli oni pracować około 45 lat, zanim tą spółkę rozwiązali, ponieważ ta machina manipulacji się rozkręciła, że była już samograjem. 45 lat tajnych działań, które nadal są kontynuowane, ale te początki, no zawsze wiadomo, że są najtrudniejsze. 45 lat tajemnic, ponieważ to, co tam było planowane i robione, jest wbrew prawom natury, wbrew prawom ludzkim, boskim, no wszystkiemu, co możemy sobie wyobrazić, aby świat się rozwijał w sposób prawidłowy i szybki. To jest moim zdaniem jakby drugi rzut tej wielkiej manipulacji, znaczy organizowania tej wielkiej manipulacji. I trwał te 45-50 lat do tego etapu zamknięcia projektu Jekyll Island. Później to już było Bilderberg i tak dalej. I mamy to do dzisiaj w postaci różnych odłamów tego wszystkiego. Drugi rzut, ponieważ pierwszy rzut, moim zdaniem, powstał na trupie pewnej grupki Słowian. Mianowicie chodzi mi o powstanie Cesarstwa Rzymskiego. Cesarstwo Rzymskie powstało na trupie Etrusków. Etruskowie, mamy tutaj w tej nazwie Ruskowie, jest nawet taki film rosyjski, który udowadnia, że Etruskowie byli Rosjanami. Oczywiście nie należy wierzyć rosyjskiej propagandzie w pełni, ale coś w tym jest. Ja wierzę i czytałem pewną nawet pracę naukową pewnej doktorantki, że Etruskowie byli z nami jakoś tam spokrewnieni. Byli oni bardzo zdolni do tego stopnia, że nawet gdy już powstało Cesarstwo Rzymskie, to kilku potomków Etrusków byli cesarzami rzymskimi. Byli oni tacy genialni, że się dochrapali tej pozycji. Oczywiście niecnej pozycji, ponieważ samo w sobie Cesarstwo Rzymskie bazowało i nadal bazuje na pasożytnictwie, czyli czerpaniu korzyści z pracy
ludzi zniewolonych. Cesarstwo rzymskie zatrzymało rozwój tego świata, tak jakbyśmy jechali na hamulcu ręcznym przez 2000 lat. Czyli jakoś tam ten rozwój się wlókł, jednak był bardzo spowolniony. Niedawno słyszałem wypowiedzi Corey'a Gooda i Davida Wilcocka. Ktoś z publiczności zadał pytanie, czy Corey Good coś wie na temat innych planet, które są podobne do Ziemi. I on powiedział, że trochę rozmawiał z takimi, którzy mieszkają na takich planetach. I ponieważ tam nie ma czegoś takiego jak Talmud i tego typu tematy, które mamy tu na Ziemi, to te planety są rozwinięte o tysiące, tysiące lat do przodu w stosunku do nas. Tylko dlatego, że nie mieliśmy właśnie tego hamulca ręcznego. I żyjemy w ciekawych czasach, kiedy możemy spojrzeć wstecz zarówno na to cesarstwo rzymskie, które istnieje w dalszym ciągu, obecnie w postaci Stanów Zjednoczonych i innych tam odłamów. Dzisiaj Jarucha mówił na temat faszy, tego symbolu faszystów, którzy oni sobie przywłaszczyli. Ten symbol jest w Stanach Zjednoczonych w Kongresie. Już wielokrotnie na ten temat mówiłem. Proszę sobie wygooglać US Congress i tam jest, jak jest mównica główna, po lewej i po prawej stronie jest właśnie, są symbole faszy. Takie pęki trzcin związane sznurkiem, czyli w jedności siła. Ten sam symbol miał oczywiście Hitler i Mussolini. Przywłaszczyli sobie dawny symbol i jednocześnie Stany Zjednoczone w ten sposób przyznają się, że są krajem faszystowskim. I okej, mamy teraz na całym świecie ten network manipulacji, powiązań bankowych, finansowych, korporacyjnych, takich, że w zasadzie można by pomyśleć, że nie ma z tego wyjścia. Nie ma z tego wyjścia w logicznym umyśle. Na domiar złego, z tego, co Corey Good i David Wilcock rozmawiali i oni do nich też docierają informacje tajne z różnych źródeł, mówili, że wielu spośród tych korporacyjnych, wysokostojących ludzi, wielu z tych talmudystów, kabalistów, satanistów przejrzało na oczy, bo ci ludzie też się budzą. Statystycznie jakiś tam procent z nich się budzi, ale oni są w to tak wplątani, że nie mogą. Po prostu w duszy już włączyli to coś, co mieli włączyć, ale ciałem nie są w stanie wyjść z tego bagna. Bo wiadomo, ci, którzy to organizowali, przewidywali, że takie coś może być. I w momencie, kiedy ktoś wyjdzie na powierzchnię, to zawsze znajdzie się kilku, którzy pomyślą sobie, to jest tylko test. On mnie testuje, czy ja go zakapuję. Jeśli ja go nie zakapuję do innych tam przełożonych, to oni mnie testują, w związku z tym ja dostanę w łeb. To znaczy, że nie ufam swoim przełożonym, a przełożeni nie będą ufać mi i mnie zlikwidują. To jest przykład też z książki Wiktora Suworowa Akwarium. Tam była taka sytuacja, było w Wiedniu, w tej rezydenturze tych szpiegów radzieckich, grupka tych szpiegów i oni byli co chwilę testowani. Nawzajem się testowali, oczywiście szef ich kierował tym wszystkim, i robił to tak, że jeden drugiemu coś musiał zrobić, podrzucić i później raport był od obydwóch. Jeżeli wszystko się zgadzało, to test zdali obydwaj. Natomiast jeżeli coś było nie tak,
Na przykład, gdyby jeden drugiemu powiedział, że słuchaj, tutaj szef mi dał takie zadanie, ja muszę ci tutaj to podrzucić, więc masz zareagować odpowiednio, nie? I nie wiadomo, który z nich był testowany. Czy ten, który miał wykonać to zadanie, czy ten, który był testowany. Bo może chodziło właśnie o to zaufanie. Tam było coś takiego, że Suworow musiał podrzucić Biblię do skrzynki pocztowej jednego z kolegów i ten kolega no, zobaczył Biblię, nie wiedział, że to test, wyrzucił to do śmieci. A oni wszyscy musieli meldować o wszystkim, co się działo. I on nie zameldował. W związku z tym został z powrotem wysłany do Związku Radzieckiego i nie mógł już pracować w Wiedniu, co było no, rarytasem. Ale Suworow musiał to zrobić i nie mógł powiedzieć koledze, zamelduj to przełożonym, bo być może to Suworow był testowany, czy on powie temu koledze, czy nie. No i było to, co było. W związku z tym te metody testowania wzajemnego są wszędzie na tych wszystkich poziomach, gdzie oni tam są inwigilowani. Dlatego ci, którzy nawet chcieliby się obudzić czy ujawnić, nie mogą tego jawnie zrobić, bo nie wiadomo, kto z jego kolegów nie będzie tym kapusiem, który nie będzie wiedział, kto kogo testuje. Trochę za wiele to powiedziałem, mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Ponieważ jest to system bardzo ogromny, to zawsze jest coś takiego, że każdy duży system ma piętę Achillesa. I myślałem niedawno, co by mogło być tą piętą Achillesa całego tego systemu. I zawsze przychodzi to samo. To już od paru lat rozmawiałem z innymi też i zawsze jest to samo. Mianowicie energia, wolność energetyczna, wolność żywnościowa. Tam jeszcze jest parę innych, drobniejszych spraw, ale to są kluczowe sprawy. I teraz dzisiaj chciałbym mniej mówić o przeszłości, a bardziej o przyszłości, bo aby ten paradygmat, czy aby przyszłość zmienić, to najpierw musimy, nie musimy, to najpierw warto by było w umysłach swoich zmienić tą przyszłość. Proszę zauważyć, że gdy byliśmy nastolatkami, myśleliśmy często o przyszłości. Co będę robił, gdy dorosnę? A gdy już jesteśmy dorośli, no to myślimy tylko, najczęściej oczywiście, jak przeżyć następny miesiąc. Skupiamy się na teraźniejszości, wkurzamy się na przeszłość, a przyszłość to ze strachem, co oni z nami zrobią. Więc chciałbym dzisiaj zasiać troszeczkę ziarna, co by mogło być, co by mogło się wydarzyć, aby było inaczej. Albo gdy już nastąpi wzrost, taki kwantowy wzrost świadomości, to co wtedy będzie na świecie. I proszę sobie tylko pomyśleć jedną drobną zmianę. Wolna energia. W momencie, kiedy energia zostanie uwolniona, to wszystko się zmienia do góry nogami. Transport jest prawie za darmo. W związku z tym ceny wszystkiego by musiały spaść w dół. Oczywiście to jest takie jakby rozumowanie logiczne. Jak będzie w rzeczywistości, to na pewno będą siły, które będą chciały temu zapobiec. Ale logicznie tak można domniemać. Ludzie nie będą uzależnieni w zimie od tego, czy węgiel dostarczą, czy nie. Nie trzeba będzie kupować ton węgla. Nie będzie głupiego gadania na temat smogu, co jest kolejnym politycznym jakimś bajerem dla ludzi, po to tylko, żeby sprzedać gaz z Rosji.
Co jeszcze? Sama tylko wolna energia. Ludzie poczują się wolni. Następna rzecz. Skoro energia zostanie uwolniona, a wierzę w to, że nastąpi to w ciągu 3 do 5 lat, to ludzie przejrzą na oczy do jasnej cholery. Tyle lat byliśmy okłamywani. Wynalazek typu samochód, wynalazek z XIX wieku, nadal funkcjonuje w XXI wieku. Teraz. Podczas gdy już od ilu? Od 20 lat, od 100 lat w zasadzie nie musiałby funkcjonować, ponieważ wynaleziono wtedy na przykład urządzenie Hendershota. Bez urządzenie, które kilka kilowatów wytwarza, gdzie nie ma żadnych części ruchomych. Takie coś mogłoby już od 100 lat funkcjonować, w zasadzie od 90. Jakie jeszcze reperkusje? Można by było już wtedy ujawnić kwestię UFO. Dlaczego do dzisiaj mass media nie mówią na temat UFO? Ano dlatego, że pierwsze pytanie byłoby, zaraz, skoro oni tutaj latają, nie mają rury wydechowej, to czym oni napędzają te pojazdy? No, napędzają czymś, napędzają według jakichś praw fizyki, które nie są nauczane w szkole. I napędzają to czymś, co jest za darmo, co jest po prostu z przestrzeni, a więc takie coś istnieje. A więc pewien paradygmat rozumowy by został złamany wśród miliardów ludzi. W związku z tym z automatu, gdyby mass media zaczęły mówić o UFO, to kwestia wolnej energii by musiała być automatyczna, nie ma inaczej. Więc wolna energia jest kluczem. Oczywiście kluczem takim technicznym na poziomie umysłu. Nie będzie wolnej energii, dopóki nie będzie zmiany w świadomości, a ta zmiana świadomości następuje już teraz, na dniach. Z każdym dniem zauważamy to w ludziach, w sobie, w innych, to już jest teraz, to nie będzie za rok, za miesiące, to już jest teraz. Przy czym wchodzimy po schodkach. Po schodkach nie po równi pochyłej, dlatego że zmiany świadomości następują zawsze kwantowo. Następna rzecz. Proszę zauważyć, że w historii zawsze istniała kwestia zniewolenia chłopów, zniewolenia rolników. Dlaczego wszelakiego rodzaju królowie, szlachta zawsze chcieli zniewalać tych rolników? Ano dlatego, że rolnicy, czy kiedyś no, nazywano ich chłopami, byli niezależni żywnościowo, ponieważ oni produkowali tę żywność. Trudno ich było zniewolić, w związku z tym stosowano różne metody poprzez zabieranie im ziemi, uzależnianie ich od posiadania ziemi. I to była kluczowa sprawa zawsze dla wszelkich panujących dziwolągów, leniwych, aby zniewolić tych chłopów. Bo niezależność żywnościowa, kiedyś nie było kwestii wolności energetycznej, bo energię miał każdy. Kiedyś energią był tylko ogień i co, siła konia. Teraz mamy ten wiek XX, XXI, więc tu energia jest ważna i jest nawet moim zdaniem ważniejsza niż niezależność żywnościowa. W momencie, kiedy byśmy byli w stanie, nawet w miastach, produkować własną żywność zdrową, wtedy by to był klucz numer 2 do niezależności i trudniej byłoby ludzi zniewolić, trudniej byłoby mieć haka na ludzi. Ostatnio się dowiedziałem, że książę któryś tam, ten młody brytyjski, ma posiadłość jakąś w Szwajcarii, niedużą, taką tylko na wypady takie w góry, gdzie jest dom,
z drewna, 100% drewna, bez żadnej chemii i tam jest tylko jedzenie lokalne, produkowane lokalnie. Bardzo oni dbają o to, że nie było, aby nie było żadnej chemii. Meble wszystkie muszą być z czystego drewna, dom również z czystego drewna, z materiałów naturalnych. Więc oni wiedzą, co sobie aplikować, a co aplikować swoim poddanym. Teraz pomysł, który zasiał mi Robert Kwiatek, rzucił kiedyś hasło, że fajnie by było, jakby w szkołach dzieci uczono fotograficznego czytania. Fotograficzne czytanie to jest umiejętność, która niesamowicie poszerza umysł, niesamowicie powoduje, że mózg wykorzystany jest o wiele większym obszarze niż dotychczas jest wykorzystywany. Proszę sobie na YouTubie poszukać takie nazwisko Darren Brown, to jest Brytyjczyk, taki magik brytyjski, hipnotyzer, różne sztuczki pokazuje dziwne, ciekawe. I tam jest jeden taki filmik, gdzie on poszedł do biblioteki w Londynie i poprosił dyrektora, żeby wyciągnął jakąś grubą książkę. Ten w 20 minut tą książkę przeleciał. Następnie powiedział mu, dobrze, otwórz na dowolnej stronie, powiedz numer strony, linijka któraś tam i ten powiedział, co tam jest dokładnie. W 20 minut zapamiętał całą książkę. Jest to umiejętność do wytrenowania, to nie jest żaden geniusz, to jest umiejętność do wytrenowania. I proszę sobie tylko pomyśleć, gdyby nasze dzieci od dziecka były trenowane w czymś takim. Taki ktoś już nie może być niewolnikiem. Podstawowa rzecz, oczywiście szkoła sama w sobie służy urabianiu społeczeństwa, więc nie jest to coś, co bym polecał na jakąś daleką przyszłość, ale pewna forma szkoły przyszłości, gdzie dzieci by mogły bardziej swoje talenty rozwijać, jest jak najbardziej wskazana. Oprócz tego, że dzieci powinny być pod opieką rodziców, no, im więcej, tym lepiej. A więc energia, własna żywność i umiejętność fotograficznego czytania. To służy do rozwoju umysłu. Zaraz również powiem o dalszych, głębszych sprawach. Dzieci powinny od dziecka uczyć się wykorzystania swojej intuicji. Nigdzie tego nie uczą w szkołach, a jest to coś, co również zmieniłoby świat. U Indian normalną sprawą było to, że dzieci uczyły się kontaktu ze swoimi przodkami. To Indianie, rdzenni, którzy byli związani z ziemią, oni wiedzieli, jak ważny jest kontakt z przodkami. U nas obecnie od iluś dziesiąt czy set lat starają się, abyśmy utracili swoją łączność ze swoimi korzeniami. Wielu ludzi nie jest w stanie swojego drzewa genealogicznego rozrysować, ponieważ nie jest to kultywowane w rodzinie. W języku rosyjskim, w Rosji, jest coś takiego jak otczestwo, czyli jest imię ojca, znaczy nazwisko po imieniu ojca i nazwisko. To jest taki wyraz szacunku dla przodków. Jeżeli się do kogoś zwracamy również w tej formie, to jest wyraz szacunku do tego człowieka. To jest wyraz jego łączności z jego korzeniami, a więc podniesienie jego godności. Ponoć w języku polskim też coś takiego było kiedyś, ale później zostało zatracone. W języku hiszpańskim jest coś takiego, po linii matki i po linii ojca. Jest to bardzo cenna rzecz,
bardzo cenna forma nazywania siebie właśnie w tym kontakcie, w tym połączeniu z przodkami. Arabowie również coś takiego mają, gdzie imię ojca się również daje po imieniu własnym. A więc intuicja, część intuicji prawdopodobnie, można by tak na logikę nawet domniemać, pochodzi też od kontaktu z przodków. Czyli gdy czujemy, że mamy jakieś wsparcie za sobą, to wtedy jesteśmy bardziej pewni, czy iść w lewo, czy w prawo, jakie decyzje podejmować. Warto by było, gdyby w szkołach lub w rodzinach, czy w nauczaniu domowym uczono dzieci podejmowania decyzji zgodnie z intuicją. Są różne formy podejmowania decyzji. Jeśli ktoś nie czuje swojej intuicji jeszcze, może wykorzystać różne narzędzia typu kinezjologia. Znamy to, niektórzy znają, czyli wyciągnięcie ręki, drugi naciska. Jeśli zdanie jest prawdziwe, to siła pozostaje w człowieku, aura pozostaje nienaruszona. Jeśli zdanie jest fałszywe, czyli czy decyzja jest niedobra, niewłaściwa dla nas, to wtedy człowiek traci na energetyce i ręka opada, naciśnięta. Jest taka jedna broszurka, gdzieś po internecie krąży. Jest to tłumaczenie z języka rumuńskiego. Opowieść o chłopczyku, który się wcielił, chłopczyk z innej planety, który się wcielił w ciało półrocznego dziecka. I ten, który się wcielił, pochodzi z planety, o ile pamiętam, Inuaki, tak to się nazywa. I gdy ten chłopczyk miał kilka lat, to matka z tym chłopczykiem poszli do pani psycholog porozmawiać i ten chłopczyk zaczął opowiadać o życiu na tej planecie. I z całej tej dłuższej historii tam taka jedna podstawowa rzecz jest, mianowicie na tej planecie ludzie bardzo prosto podejmują decyzje. Po prostu wszyscy się uczą tego sposobu. Stają prosto i zadają sobie pytanie, czy mam to zrobić, czy nie. I ciało daje odpowiedź. Jeśli mam odpowiedź na tak, ciało daje odpowiedź na tak, to się pochyla do przodu. Jeśli na nie, to do tyłu. Umiejętność prosta do wytrenowania, wczuć się w ciebie i to robić. Teraz gdyby od dziecka uczono ludzi czegoś takiego, podejmowaliby tylko decyzje zgodne z ich wnętrzem. Nawet jeśli w życiu mamy pójść ścieżką, która przyniesie nam jakieś dolegliwości, ale jest to ścieżka wybrana przez naszą duszę, przez to coś, co nas prowadzi, to znaczy, że tak miało być. Nie jest to tylko błąd wynikający z jakiejś tam zachcianki, tylko tamtą ścieżką mieliśmy pójść. I efekty są zawsze długofalowo dobre. A więc jeśli macie dzieci, a wielu ma, warto dziecko nauczyć takiej umiejętności. Inna rzecz. Warto, aby dzieci uczyły się rozróżniania pomiędzy wiarą a wiedzą. Gdy ktoś mi mówi, że on w coś wierzy, to ja zawsze pytam się, zaraz, czym ty tu przyjechałeś? Samochodem. Okej, czy wierzysz w to, że ten twój samochód tam stoi jeszcze na parkingu? No, wierzę. Tylko, że jak takie pytanie się komuś zada, to od razu tak moment wątpliwości. No, wierzę, że nie widzę go w tej chwili, bo on jest gdzieś tam za ścianą czy gdzieś za budynkiem. Mogę w to wierzyć, ale pewności nigdy nie mam. Natomiast jeśli ja zaglądnę i spojrzę, to ja wiem. I warto jest, żeby już dziecko wiedziało, żeby dziecko już znało różnicę pomiędzy wiarą a wiedzą. Wiarą, wiedzą i jeszcze mądrością.
Czym jest mądrość? Mądrość jeszcze, żeby była mądrość, to jeszcze musi być doświadczenie. Gdy mamy biegłość w jakiejś dziedzinie, to zyskujemy mądrość w tej dziedzinie. Bez przejścia ścieżki możemy tylko wiedzieć, co jest na jej końcu, bo możemy z daleka to widzieć, ale jeszcze nie przeszliśmy tej ścieżki, nie znamy wszystkich niuansów tej ścieżki. Jeśli chodzi o umysł, intuicję, tutaj jeszcze taką ważną rzeczą jest, aby odróżniać to, co płynie z intuicji, od tego, co płynie z umysłu i od tego, co może płynąć z innych źródeł do umysłu. Bywają takie sytuacje, kiedy ludzie mają w głowach tak silne programy, że egzorcysta może nawet określić to jako opętanie. I takie coś, co w człowieku gada, typu jakiś program umysłu, czy egregor, czy nawet technologia o nazwie głos Boga, można człowiekowi z daleka nadawać myśli jego, to są rzeczy obce. I one gadają tak głośno, że intuicji nie słychać, czyli tego czegoś, co jest najbardziej pokorne w nas, co jest najbardziej trwałe, cierpliwie sobie czeka. Czeka, aż te wszystkie balasty odpadną i wtedy może się przejawić. I warto jest, aby już od dziecka, takiego młodego człowieka, uczyć o czymś takim, żeby nauczył się rozróżniać. Tylko niestety problem jest taki w dzisiejszych czasach, to są takie czasy przejściowe, czyli te skoki kwantowe istnieją, ale jeszcze jesteśmy na schodkach. Jest dużo ludzi, którzy dopiero się uczą tego. Nie mamy tak dużej ilości rzetelnych nauczycieli. W związku z tym ta tak zwana ezoteryka jest wypełniona ludźmi, którzy również popełniają błędy. Bo od kogo mają się uczyć? No, uczą się od siebie i od siebie nawzajem. To jest takie pionierstwo. Trwa to już długo. Długo, w sensie około 100 lat, bo te wcześniejsze pokolenie było palone na stosie. Ale jest coraz lepiej. Zauważam, robiąc już od 5 lat te wywiady i spotykając się z wieloma takimi ludźmi z różnych bajek, zauważam ewolucję. Spotkałem się z wieloma egami duchowymi. Ego w liczbie mnogiej to jest co? Ego, ega, ego. Którzy no, udawali cudotwórców i tak dalej, ale to się wykrusza. Tacy ludzie też po jakimś czasie zauważają, że już nikt ich nie słucha, albo trafiają do nich ci, którzy mają trafić, więc też tak musi być. Nie? Natomiast ogólnie zauważam, czy zauważamy tak w tym naszym środowisku, że jest taka spirala wzrostu. I już niewielu jest takich, którzy bardzo ogólnie chcę mówić tutaj, radykalne błędy popełniają, że tak powiem, nie? Czyli ostatni punkt, który powiedziałem, nie ostatni w ogóle, tylko ten, który przed chwilą powiedziałem. Życzyłbym sobie, żeby dzieci uczyły się odróżniać wiarę od wiedzy, wiedzy od mądrości, fałsz od prawdy. W dzisiejszych czasach jeszcze jest wiele takich sytuacji, gdzie w żywe oczy ktoś komuś mówi bzdury, ale tylko przez to, że ten ktoś ma autorytet, to kiwamy głową.
Tak samo jak ci pseudoprofesorowie, którzy mówią o tym, że nadal szukamy leku na raka. Albo że, co piszą w czasopismach tych kolorowych niektórych, że Jerzy Zięba to jest znachor i w ogóle ileż to on ludzi już do śmierci doprowadził, nie? Takie coś piszą, no bo biznes. Następny punkcik. Proszę pomyśleć, co by to było, gdyby dzieci w dużej ilości rodziły się lotosowo. Parę miesięcy temu z Dorotką mieliśmy tutaj w Ampolu wykład na temat porodów lotosowych. Temat zrobił tak wielką furorę, że podjęli to również inni. Jest już dzięki temu parę istot w ten sposób narodzonych. Wiele dziewczyn w ciąży z wielkim uradowaniem dowiedziało się w ogóle, że takie coś istnieje. To jest niesamowite, że no cieszymy się, że dzięki temu, że opowiedzieliśmy o porodach lotosowych, no coś się zadziało. Co daje taki poród? Daje oczyszczenie rodu ojca i matki. To jest, jeśli chodzi o te reperkusje takie przeszłe. Natomiast życie takiego dziecka radykalnie jest inne, niż gdyby takie dziecko nie urodziło się lotosowo. Lotosowo, przypomnę, to znaczy, że nie odcinamy pępowiny po urodzeniu się, tylko czekamy przez wiele, wiele godzin lub wiele dni, aż ta pępowina wypompuje wszystko, co ma w sobie do dziecka, ponieważ to, co jest w łożysku, należy do dziecka. Dziecko przechodząc przez drogi rodne musi się skurczyć troszeczkę, a więc nie posiada w sobie wszystkiego. Jeżeli natychmiast przetniemy pępowinę, no to zostanie to dziecko z brakiem, zostanie nagle odcięte. Psychicznie całe życie później będzie szukać czegoś, bliźniaczego płomienia, albo Boga, albo czegoś jeszcze, czegoś, czym wypełni tą pustkę. Jedzenia w dużej ilości, no bo tą pustkę jakąś taką podświadomą trzeba wypełnić. Natomiast jeżeli pozwolimy łożysku przekazać wszystko, co ma w sobie, dziecku, wtedy to dziecko jest pełne. Duchem w sobie, w ciele jest pełne i jest zakorzenione w tym ciele. Jest zdrowe. Gdy patrzysz się w oczy takiego dziecka, to widzisz człowieka, takiego dorosłego w zasadzie, można powiedzieć, świadomego. Takie dziecko patrzy ci w oczy, noworodek patrzy ci w oczy, a nie biega błędnie po suficie. Więc co by było, gdyby dzieci się rodziły lotosowo? Ale nawet gdyby nie, gdyby się nie rodziły lotosowo, tylko, no bo różne są sytuacje, nie zawsze da się tak zrobić. W okresie dzieciństwa można by przeprowadzić pewnego rodzaju procesy z takim dzieckiem, z takimi dziećmi, które by powodowały odreagowanie traum porodowych czy odreagowanie traum rodowych. Są różne metody temu poświęcone. I traumy, które są w ciele od przodków naszych, jeżeli się ich pozbędziemy, to z automatu świadomość człowieka się zmienia. Usunięcie traum przodków i traum z dzieciństwa to jest tak jakby, tak jak przedtem to określiłem, spuścić hamulec ręczny w kwestii rozwoju świadomości, w kwestii rozwoju, w kwestii kontaktu z intuicją, z samym sobą. To jest podstawa. Obojętnie jakiego rodzaju rozwój duchowy byśmy nie wzięli, to zauważyłem to już od wielu lat. Ci nauczyciele, którzy są najbardziej świadomi i najbardziej tacy czyści,
wszyscy zwracają uwagę na tę podstawę. Usunąć traumy pokoleniowe i traumy z dzieciństwa. A wtedy wszystko już się otwiera. Nie mantrowanie, nie coś tam. To owszem, to są takie wibracyjne rzeczy, czy terapię dźwiękiem. Też jest to fajne, też to powoduje usuwanie traum z dzieciństwa i innych. Owszem, natomiast podstawą jest właśnie to, do czego chcemy się dokopać. Do usunięcia tego, co nie jest nasze. Usunięcia tego, co zostało nam zagnieżdżone. Co by było, gdyby dzieci w szkołach, przedszkolach uczyły się samouzdrawiania? Jest wiele metod, które można uczyć dzieci, chociażby coś takiego jak BSM. Jak kłaść dłonie na głowie, na ciele, żeby poprawić pewne przepływy energetyczne? Co by było, gdyby w ogóle dzieciom pokazać, że jest coś takiego jak aura? I jak można wpływać na tą aurę? Jak się zmienia aura, gdy wchodzimy w różne stany emocjonalne? Jakie są później tego reperkusje, gdy podtrzymujemy dziury w aurze zbyt długo? Czyli taka zwykła higiena duchowa. Podobnie jak codziennie myjemy się, codziennie myjemy zęby, warto również codziennie dbać o nasz stan tego, co nie jest materialne, tego, co jest głębsze, co wpływa na naszą materię w ciele. Co by było, gdyby dzieci uczyły się, jak iść przez życie zgodnie ze swoim wewnętrznym prowadzeniem? Nie byłoby czegoś takiego, że człowiek robi w życiu coś, czego nie chce. Jeżeli od dziecka się uczy tego, że robię to, co czuję, że robię tylko to, co jest na mojej ścieżce, to nie ma robienia czegoś na siłę. Na przykład na siłę podejmowania pracy, której nie lubię, z szefem, którego nie lubię, po to, żeby zarobić troszeczkę, aby przeżyć. Życie to, może dla niektórych to jest survival, no ale jeśli tego chcemy, to jak najbardziej, bo jest to jakaś tam adrenalina dla niektórych. Ale jeśli ktoś nie chce, no to warto by było, aby się nauczył iść zgodnie z tym, co czuję. Znam kilku ludzi, którzy nagle zostawili swoje dobrze płatne prace, gdzie nie wiedzieli, co zrobią jutro, zostawili to, bo się nie zgadzali z tym, co się w tej pracy dzieje. I po latach, jak na to patrzą, no to była, mówią, że to była najlepsza decyzja w życiu, bo dzięki temu wszystko się zmieniło na lepsze. Chociaż zawsze mówią, że na początku było ciężko. Oczywiście, że na początku jest ciężko, bo trzeba cały swój system umysłowy, fizyczny przeprogramować na coś innego. Ale to jest zawsze krok milowy. I oczywiście to nie jest tak, że robimy to z umysłu, tylko coś wewnątrz nam mówi, zostaw to, to już nie jest twoje. I to jest właśnie dla takiego człowieka skok kwantowy. To jest zmiana paradygmatu. Co by było, gdyby dzieci uczyły się komunikacji z innymi ludźmi? Proszę zauważyć, że we wszelkich szkołach biznesu jest to kluczowa sprawa, jak negocjować, jak rozmawiać, jak powiedzieć nie, gdy czegoś nie chcemy robić. Natomiast no jest to dopiero jakby level na studiach. Natomiast gdyby dzieci już się uczyły, jak rozmawiać tak, żeby empatycznie rozmawiać, bo niektórzy empatię mają tak w sercu od razu, od urodzenia, ale są tacy, którzy na przykład mieli rodziców mocno umysłowych, no i są też mocno umysłowi,
w związku z tym nie czują czegoś takiego jak empatia, nie ma czegoś takiego jak empatia, więc łatwo ranią innych. Więc można by takich ludzi wytrenować, w efekcie czego dojdą do tej empatii. Taka książka jest Dale Carnegie, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. To jest książka, która na świecie została sprzedana już w wielu, wielu dziesiątkach milionów sztuk. Książka napisana w latach chyba 30. i polecą ją każdemu, kto chce umieć nawiązywać dobre relacje z ludźmi. Takie coś powinno być już w szkole podstawowej nauczane. Wtedy świat byłby zupełnie inny. Co by było, gdyby dzieci już w dzieciństwie nauczyły się rozmawiać z drzewami, zauważyłyby korzyści płynące z przytulania drzewa, z rozmowy z czymś ukorzenionym, z istotą ukorzenioną. Nauczyłyby się rozmawiać ze zwierzętami, nie traktować zwierzęta jako przedmioty, niektórzy tak traktują. Jeśli chodzi o świat roślin, również to, co Anastazja opowiada w książkach Maigret, sianie nasion w odpowiedni sposób, czyli bierzemy do ust nasionka, wielu już takie eksperymenty robiło, bierzemy do ust nasionka na 5 minut i następnie zasiewamy te nasionka. Efekt tego będzie taki, że to, co wyrośnie, czy to będzie pomidor, czy ogórek, czy jakieś inne warzywo, czy nawet drzewo, to będzie z naszym imprintem naszego DNA. A więc taki pomidor będzie wiedział, że jeśli ja mam coś, jakąś dolegliwość w ciele, gdybym miał, to wtedy taki pomidor będzie leczniczy dla mnie. To będzie moja roślinka. Mamy tutaj temat zjednoczenia ze światem przyrody. Nie uczy się tego nigdzie, a warto. Temat prosty, dziecinnie prosty, nic nie kosztujący, bo co to kosztuje przytulić drzewo? Ale efekty są radykalne, dlatego że się harmonizuje nasza aura i się czujemy lepiej. Co by było, gdyby rządzący, a jest tylko jeden na razie na świecie, taki mądry, gdyby rządzący krajami nakazali nie obliczać co roku PKB, tylko poziom szczęśliwości obywateli tego kraju. Takie coś jest tylko w Bhutanie, taki malutki kraj, gdzieś tam w Himalajach. Król tego kraju studiował w latach 70. w Wielkiej Brytanii ekonomię i doszedł już wtedy do wniosku, że to jest bzdura badać poziom przychodu z podatków w kraju. To są jakieś cyfry fikcyjne, które nie odzwierciedlają rzeczywistego poziomu rozwoju tego kraju. Natomiast ponieważ wszyscy dążymy do szczęścia, więc wystarczy zbadać poziom szczęśliwości ludzi, którzy mieszkają w tym kraju. I w tym kraju mierzy się poziom szczęśliwości ludzi. W związku z tym we wszelkich rankingach ten kraj jest zawsze na szczycie szczęśliwości. Co by było, gdyby zamiast tego kabalistycznego prawa korporacyjnego było stosowane prawo zwyczajowe, oparcie na prawie naturalnym. Prawo naturalne nie jest spisane, ponieważ to jest coś, czego się nie spisuje, bo przecież nie spisujemy prawa typu, że rano wstaje słońce, a wieczorem zachodzi, bo to jest, tego się nie pisze. To, że dziecko się rodzi, a później człowiek umiera, jest to prawo naturalne, tak się dzieje, tego nie trzeba zapisywać. Natomiast w związku z takimi sytuacjami naturalnymi ludzie mogą podejmować różnego rodzaju zachowania. I w różnych kulturach
różnie się pewne czynności wykonuje. I w zależności od kultury, w zależności od kraju, są różne zwyczaje i wystarczy te zwyczaje lokalnie spisać i je stosować. Nie trzeba czegoś takiego jak Sejm czy inne grupki wzajemnej adoracji, aby wymyślać cuda niewidy, typu, że marchewka jest owocem, bo kilku panów w Brukseli sobie tak wymyśliło. Nie? Więc gdyby prawo było tylko to, którego ludzie sobie życzą, to z automatu byśmy wyskoczyli o dziesiątki lat do przodu w rozwoju. W Austrii w pewnym miasteczku zrobiono taki eksperyment, że ludziom pozwolono, że ludzie płacili tylko 10% podatku. I po 2 latach to miasteczko tak wykwitło w rozwoju swoim, wszyscy byli, tak się wzbogacili, że postanowiono tych ludzi rozpędzić po całej Austrii, żeby się już nie kontaktowali z sobą i cały ten projekt zamknięto, bo był zbyt duży rozwój. Na zbyt dużo im pozwolono. I jeśli chodzi o rządzenie, no coś takiego rządzący uważam, że przy obecnym stanie świadomości w ogóle nie są potrzebni. Ale są pewne sytuacje, które warto by było delegować komuś, kto się na tym zna. I wzorem wieków poprzednich, kiedy mieliśmy to słowiańskie wiece, coś takiego jak demokracja w idealnej formie to jest właśnie demokracja taka, gdzie prawo głosu mają tylko ci, którzy mają mądrość. Nie chciałbym, żeby na jakichś przywódców ważnych głosowali panowie spod budki z piwem, ponieważ oni łatwo ulegają tym, co im się wtłacza w umysł. Oni nie mają wiedzy, oni mają tylko program. A tak jest, że obywatele powyżej 18 mają prawo głosu, co jest nierozsądne. Prawo głosu powinni mieć tylko ci, którzy mają mądrość, którzy się nawzajem znają. Jeżeli na kogoś głosuję, to chcę go znać od dzieciństwa. A ci, którzy głosują wśród siebie, wodzowie, powiedzmy plemion czy jakiś grup, powinni się znać od lat, żeby wiedzieć, kto na kogo głosuje. I oczywiście powinni to być ludzie wewnętrznie z otwartym sercem. Nie o to mi chodzi. Nie z otwartym sercem, tylko uczciwi. O to mi chodziło. Co by było, gdyby nie było banków? Przecież banki są niepotrzebne. Dlaczego one są potrzebne? Coś takiego jak pieniądz może być tworzony przez ludzi, którzy się zorganizują wspólnie, coś ustalają i gromadzą pieniądze po to, żeby się nawzajem wspierać, a ponieważ wszyscy się nawzajem znają, i ci pożyczający, i ten, który ma oddać, jest zaufanie między nimi i dla wspólnego dobra pracują. Oczywiście chodzi tutaj o pieniądz dodatni, nie to, co mamy obecnie, czyli pieniądz dłużny, który jest zawsze na minusie. W szkołach warto by było, gdyby dzieci się uczyły wykorzystania tego, co jest w przyrodzie, czyli ziół. Jak wykorzystywać zioła? Niedawno na Podlasiu nakręciliśmy wywiad z panią, która utworzyła Uniwersytet Zawodów Ginących. I jako część tego uniwersytetu, tam jest też taka szkoła podstawowa przeniesiona, budyneczek przeniesiony z lat 50. I tam dowiadujemy się, że dzieci w tamtych czasach, w latach 30., 40., 50., na wsiach zwłaszcza, uczyły się tych rzeczy, które im będą w życiu potrzebne.
uczyli się rzeczy związanych z funkcjonowaniem w przyrodzie, w związku z porami roku i tak dalej. Czyli to, co pomoże im żyć i się rozwijać. A dzisiaj co mamy? Zamiast budowy pantofelka, warto by było, gdyby dzieci uczyły się, jakie zioła na co się stosuje, jak odżywiać się ziołami, bo to nie jest tylko lek. Rośliny to nie tylko leki, ale dzikie rośliny to też jest żywność. Dzisiaj Richard Klein powiedział o kontroli energii seksualnej. Jest to bardzo ważny temat. Proszę zauważyć, świat jest psuty poprzez pornografię. W tej chwili pornografia jest ogólnie dostępna. Jest to energia tej pornografii, tak ogólnie egregor pornografii jest bardzo destrukcyjny. Gdyby to odwrócić i gdyby ludzie nauczyli się świadomie do tego tematu podchodzić, jaka moc byłaby w ludziach, moc samoświadomości. 13 lat temu, w 2005 roku, byłem inicjowany do Kriya Jogi. Jest to bardzo piękna nauka duchowa i słynny jest Paramahansa Yogananda, który napisał autobiografię jogina. Natomiast jego nauczyciel, jego nauczyciela, Lahiri Mahasaya, człowiek, który żył pod koniec XIX wieku, miał 5 dzieci, miał żonę, którą bardzo kochał, w wieku 18 czy 19 lat się ożenili. Tak ją kochał, że nawet w nocy uczył ją czytać i pisać, gdzie w Indiach w tamtym czasie kobietom było to zakazane. A on uczył ją czytać i pisać. I Lahiri Mahasaya wraz ze swoją żoną byli tak pięknie rozwinięci już duchowo, że współżyli z sobą tylko 5 w życiu i mieli 5 dzieci. Proszę sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach, czy jest ktoś, kto świadomie jest w stanie w ten sposób postąpić, że będzie współżył tylko tyle razy, ile chce mieć dzieci. Czy jest to możliwe? Oczywiście, że jest to możliwe. Wyzwanie. Jak świadomie do tego podejść? Konopie, tutaj jeszcze w temacie ziół. Roślina, która celowo została zniszczona. Proszę pamiętać, im bardziej przeciwnicy rozwoju tego świata chcą stłamsić jakiś temat, to znaczy, że ten temat jest wartościowy. A więc wracajmy do konopi i nie bójmy się. To jest naprawdę genialna roślina o wielu, wielu zastosowaniach. Wymyślono jakąś bajkę, że to jest narkotyk, po to, żeby to stłamsić. Oczywiście znam kilka przypadków ludzi, którzy naprawdę się wkręcili w marihuanę zbyt mocno i oni święcie wierzą, że to nic złego im nie robi. Robi to coś złego, ponieważ pomimo, że marihuana sama w sobie nie jest uzależniająca, to jednak pewnego rodzaju przyzwyczajenia są uzależniające i oprócz tego zauważyliśmy, że tacy ludzie, którzy zbyt głęboko wchodzą w temat marihuany, są opanowani przez różne dziwne byty, które nad nimi panują. To jest zagrożenie. Nie sama marihuana, tylko cała ta otoczka głębsza, która pustoszy świadomość. Ale to jest tylko w przypadku zbyt systematycznego, zbyt dużego nadużywania THC. Natomiast samo w sobie nie ma w tym nic złego, to jest po prostu roślina.
ale jak wiemy, nawet cukier jest uzależniający, więc to jest analogiczna sprawa. Warto by było, aby dzieci uczyły się, dzieci poznawały, uczyły się, czy rozpoznawały moc kreacji w sobie. Moc tego, co daje synchronizacja pomiędzy umysłem a sercem. Wysłyszeliśmy o czymś takim jak prawo przyciągania. Prawo przyciągania w samym umyśle nic nie daje, natomiast gdy intuicyjnie wiemy, w jakim kierunku idziemy, w umyśle się otworzymy na pomysły, to idziemy naprzód. A w zespole to efekt mnoży się wielokrotnie. I gdy dzieci będziemy uczyć w szkołach tego typu współpracy, a nie rywalizacji, a nie bycia ocenianym, osądzanym, bo ty dostaniesz dzisiaj tylko 4+ zamiast 6, to wtedy kreatywność takiego człowieka wzrasta eksponencjalnie. Mówi się, że w Apokalipsie jest zapisane, jaka będzie przyszłość, czy w zasadzie jest to obecna teraźniejszość. No, ja sądzę, że to było zupełnie inaczej. Po prostu ktoś kiedyś czytał jakiś pomysł taki destrukcyjny, albo nawet może był to jakiś cykl w istnieniu świata, który się powtarza co ileś tysięcy lat i to zapisał. I teraz miliony ludzi, czytając tą apokalipsę, kreuje tę rzeczywistość, która jest obecnie. Oprócz tego jest kilku panów, o których na początku mówiłem, ci z Jekyll Island, którzy dbają o to, żeby było wszystko realizowane zgodnie z tym, co jest w Biblii napisane. Czyli mamy tutaj moc umysłu w kreacji. Gdy miliony czy miliardy ludzi myślą o czymś w dany sposób i jeszcze to podsycają różnym cierpiętniczymi energiami, to wtedy tak się dzieje. Więc to, co mówię dzisiaj, te różne pomysły, to nie są moje pomysły, przecież to jest zbieranina. Akurat przez parę ostatnich dni czy tygodni zbierałem pomysły z przestrzeni, z internetu, o czym dzisiaj powiedzieć. To jest coś, co i tak wszyscy wiemy, ale warto jeszcze raz powtórzyć, żeby zasiać pewne nasionka w naszych umysłach, żebyśmy zaczęli mówić o tym głośniej, żeby to się zaczęło powielać. Żeby ten świat skoczył radykalnie do przodu, bo to, że duchowo wzrastamy i kwantowo idziemy do góry, to jest jedno, ale warto, żeby umysł był też na poziomie myślenia o tym, co by było, gdyby było tak pięknie. Każdy z nas ma jakieś talenty, każdemu z nas jakiś temat bardziej przyświeca. Proszę sobie przed snem, codziennie czy co któryś dzień, marzyć o tym, co by było, gdyby, co będzie, gdy już to będzie, jak wtedy będzie wyglądał ten świat. A wtedy o wiele szybciej to przyciągniemy, gdy grupą setek czy tysięcy ludzi będziemy już w tym miejscu. I tym pięknym akcentem chciałbym zakończyć. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wiele paradygmatów w ten sposób zgiąłem, bo tutaj już nie ma co łamać. Dziękuję bardzo. Aleks Berdowicz, dziękuję serdecznie. Witamy w niedzielę, 16 września. Piękny ukłon do kamery. Proszę Państwa, gramy dalej. Ostatni wykonawca dnia dzisiejszego, a jest...